No siemanku, szydwanku, z tej strony Tommy. And welcome back to Gruchot! Dokładnie, powracamy teraz do Gruchot. Bardzo mi się to podoba, że wam się tak gra spodobała, ponieważ gra jest dosyć ciekawa, muszę wam powiedzieć. Bardzo mi się też spodobała i ogólnie dzisiaj pozdrowienia lecą dla pani Aleksandra Bula lub też Buła. Bardzo ładne połączenie konia z tym. Z sąsiadem, bardzo ciekawe. Dobra, JLP, continue i my teraz będziemy tutaj się pomału ewakuować do, jak to się nazywa? No, na Węgry. I w ogóle tutaj też jeden człowieczek mi napisał, czekajcie, tylko znajdę ten komentarz, bo on był dosyć długi i dosyć ciekawy. Pan Kacper Szajkowski, to mi ja cię troluję. Troluje? Chyba nie troluje. Być miał te 20 marek, gdybyś pukał kilka razy. Okej, czyli trzeba pukać kilka razy, żeby wyleciało te 20 marek. Aby załączyć spryskiwacz, to musisz tam, gdzie masz wycieraczki, to naciśnij na czubek tego drążka, co włączy... Drążka. Co włącza wycieraczki. Ja pamiętam ten moment, kiedy na granicy stałem, dałem papiery i... O, wszystko było okej, no i chcę odpalić silnik i nie zapala i trzeba rezygnować. Nie życzę ci takiej akcji, no... To jest dopiero alfa. Jakby co, to jak chcesz skrzynki, to po drodze masz takie zjazdy na bezdroża i tam jest dużo lotu, ale jak ci się psują opony lub silnik, znaczy wtedy ci się psują opony lub silnik, albo ci się brudzi szybko, dlatego na górze masz napisane, jak się włącza tą wodę w wycieraczkach, jakby co, to opony z tyłu, a z przodu mają swoją fizykę. Mam nadzieję, że dostanę serduszko, bo pisałem na telefonie, no. Dziękuję ci bardzo za tyle podpowiedzi, ja już tutaj pierwszą... teorię, że tak powiem, testuję, zobaczymy, może tutaj po klubie kilka razy, please go anyone else. I'm trying to sleep in here. Musimy ich zespamić troszeczkę. To może tutaj wylecą naprawdę te 20 marek, wyleci te 20 marek, nie. I'm trying to sleep here. No, dawaj. Nie no, wy mnie chyba... Get out of here. Ciekawe, czy wyskoczy, nie? Ale chyba nie. Dobra, ten tutaj chyba nie chce żadnych pieniążków nam dać. Tutaj chyba nikogo nie ma. No tutaj też żadnych pieniędzy nie dostaniemy. Mówiliście, kurde, tam czytałem niektóre komentarze, że wy się pozgarniali po 200 marek, no ale... Ja nic nie dostaję. Sami widzicie, że teraz to testujemy, ja nic po prostu tutaj nie dostaję. Żadnych pieniędzy. Mówiliście też, żebym poczekał troszeczkę do rana, bo wtedy niby chodzi tutaj tak pokojówka i chcę zabrać za kolejny dzień. Ale sami widzicie... Jezus Maria! Jednak wyleciało, patrz! Ile dostałem? 25 chyba! Ale... Ale ja dostałem... I already coś tam już pisał, że już ci zapłaciłem. I already paid you. I don't want to be disturbed again. I already paid you, leave me alone, ok? A tutaj nikogo nie ma, dobra, no to może teraz oni też dadzą pieniądze. Nie. Tyle macie rację, on chyba tam dał mi 25. Macie rację, kurde, trzeba było chyba na ranek poczekać. Może ten teraz też tutaj mi coś da. Nie, to ten tutaj był, nie? Nie, ale to jest tylko i wyłącznie nad ranem. Bo wtedy tak jakby tutaj ta pokojówka chodzi i zbiera za kolejny dzień, wiecie o co chodzi. 25! U, jedne mist nocy, a noc! Dlaczego teraz... Był update. Był update. Ja nawet nie zauważyłem, że był update. Teraz jest tutaj cena 25, u jedne mist nocy, a noc, czyli za jedną noc coś tam. Ale jaja, i teraz tutaj też będzie pisał? Nie, no jest Berlin. Coffee production meeting, gdzie coś tam in Hungary. Ale jądra, ale fajny update'ik, bo przecież jak tutaj graliśmy, ja w to bodajże wczoraj albo przedwczoraj grałem, to tutaj jeszcze pisał wszystko po niemiecku. Ale jądra, dobra, co my tutaj mamy? Bańka nalana do pełna. O kurde, co tutaj mamy? Spoko, co tutaj się dzieje pod silnikiem? Muszę teraz tutaj szybko zobaczyć, bo musimy się przygotować na trasę na Węgry 2, zobaczcie co tutaj się dzieje, 1. Dwa, ale się tutaj nieźle kopci, te ale scena. W ogóle też mi mówiliście, że w poprzednich wersjach ten gościu w tej śmiesznej katanie tutaj razem z nami jeździł, ale teraz jest jakoś inaczej. Ile myśmy tutaj tej kasy? 118, ale ładnie, ale fajnie, pięknie. Dobra, jedziemy teraz tutaj na stację, bo ogólnie granica... Co to było?
Bo nie z tego, co pamiętam, to granica jest tam. Mówiliście mi też, żebym nie przejeżdżał na czerwonym świetle, ponieważ mogę zapłacić za karę. Tutaj nie ma jakiejś tam jeszcze super hiper turbo policji, ale ogólnie może nam zniknąć 10 marek z portfela, bo przejechaliśmy na czerwonym świetle, wiecie jak. Możemy dostać tutaj niezłą scenę, że tak powiem. Mówiliście też, żebym przetestował coś takiego, żeby przeblokować tutaj tą bramę samochodem, to wtedy możemy sobie kraść ile popadnie, ale ja nie chcę tutaj w tej grze cheatować, możliwe, że to jak przejdziemy tą grę, to później zaczniemy tutaj wasze teorie testować. No, a na razie tutaj będziemy sobie... Aha, muszę tutaj teraz ten drążek pociągnąć, ty, ale za mnie jaja. Dobra, zostało tutaj otwarte. Ogólnie tutaj mam wszystko nalane, jest fajnie, jest pięknie. Może sobie tutaj, nie wiem czy trzeba samochodzik sobie tutaj troszeczkę umyć. Obmyjemy sobie troszeczkę, bo przecież na Węgrzech jeszcze bardziej brudno będzie. Z tego co pamiętam, to jak byłem na Węgrzech, to tam... No byłem przy granicy, to dosyć syfiasto było. Dosyć syfiasto było. Gdzie jest ta gąbka? Gąbka. Aha, bo ta gąbka tutaj przychodzi. No dawaj, myjesz? No. Wypłukaj się. Okej. 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 Okej, okay. I teraz tutaj jeszcze zderzak sobie muszę oczyścić, bo zderzak też jest trochę brudny i chyba szyba też z przodu. Dokładnie. Coś takiego. I tutaj te drzwi z boku też. I okno to samo. A dlaczego nie mogę okien sobie tutaj umyć ładnie? Te okna są wybite, czy co z nimi jest teraz nie tak? Bo sami widzicie, że tutaj się nie da tych okien domyć. No, wypłukaj, wypłukaj, wypłukaj. No nie działa, no coś się spierdzieliło. Nie mogę tutaj już na samochód tak jakby nacisnąć i go umyć. Ale dżundra, dobra. Umyłem. Nieważne, to jest jeszcze tak zbugowane, że to jest po prostu katastrofa, nie? Weźmy sobie ten... to wiadro tutaj. Dolejmy sobie teraz benzynki, żeby było na full. Okej, okay. I musimy dolać oleju. I widzicie, tutaj coś się po prostu, no coś jest po prostu nie tak, no. Ta gra się bardzo często zacina, ja nie wiem. Dobra, co my teraz tutaj mamy ciekawego? Skrzyneczkę sobie, oczywiście, że weźmiemy skrzyneczkę. Możemy sobie tą skrzyneczką naprawić i za nią nie płacić? Exhibit use me, you need to pay for that, okej. Okay. No to już idę tutaj zapłacić, sorry. Sorry memory. O Boże, jeszcze muszę iść po ten głupi portfel. Ale jaja, ale jaja. Nie wiem, czy przypadkiem sobie nie wziąć drugiego karnistra. No dawaj portfel mi teraz tutaj. Portfelix. Zamykamy drzwi. Mamy portfelix. 118. No w sumie nie jest aż tam jakaś tragedia z tymi pieniędzmi. Dobra. Ile mamy teraz? 100? 100? Okej, dobra, zapłaciliśmy 15. To ja sobie teraz tutaj parówki. Tego nie potrzebujemy. Woda, wina też nie potrzebujemy. Tego też tutaj nie potrzebujemy. Tego też, co tutaj jest? Nit. Co to znaczy nit? Nie wiem, czy wziąć sobie to, ale chyba nie. Może jakiś karnicer weźmiemy? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, na co się przygotować, kurde, na wycieczkę na nieznane, w podróż w nieznane, nie? Dobra, naprawiamy. Bo samochód musi być naprawdę w super, hiper, turbo kondycji. Dobra, to tutaj teraz znika, bo przecież możemy tego użyć tylko i wyłącznie trzy razy, to muszę kupić, kurde, dwie skrzyneczki. A już nie ma skrzyneczek. Ale bez sens. Ale bez sens, bo już nie ma skrzyneczek. Ale bez sens. Mówiliście mi też, żebym też sprzedawał opony i kupował sobie nowe. 3 na 3. Myśmy je w sumie niedawno kupowali, nie? Z tego co mi się przypomina. 3 na 3. I 3 na 3. Kurde, tutaj będzie coraz to trudniej. Olej muszę jeszcze kupić. No tak, zapomniałem. To jest przecież też jedna z najważniejszych tutaj rzeczy. Co tutaj się teraz stało? Coś mi tutaj wyskoczyło dziwnego. Olej. Nie ma oleju. Patrz to. Nie ma oleju. Ale bez sens. Dlaczego w takich sklepach tutaj nie ma oleju? Ta... Jest. Jeden się został. Jeden się łostał. Jeden się łostał, nie? Dobra, dawaj mi ten olej. Bramka się już tutaj otwiera. 95. Co ja mogę za 95 kupić? Mówiliście mi też niektórzy, żebym sobie kupił... Jak to się nazywa? Większy litraż tego baku, żebyśmy mieli więcej paliwa. Ale tu jest lipa, straszna tu jest lipa, bo tu mam kurde dwa.
3x3, a tu już nie ma żadnej skrzyneczki. No to jest bez sensu, że tutaj już żadnych skrzyneczek nie ma. Co to jest za stacja benzynowa, powiedz tymi? Ja myślałem, że tutaj są trzy skrzyneczki, że się ładnie ucieszę, bo przecież jesteśmy w mieście, a tu nic nie ma. No trudno, no najwyżej nam się nie uda. Najważniejsze jest to, że mamy na węgierskiej granicy już zapisane. Dobra, wchodzimy teraz sobie tutaj i podjedziemy jeszcze do Lajki, może tam będzie miał coś ciekawego. Coś, co będziemy mogli... Nie, wyłaź z tego samochodu, no po co wychodzisz? No co za down? Dobra, jedziemy, spuszczamy ręczny i jedziemy. Do Lajki jeszcze tutaj podjedziemy, zobaczyć co tutaj się dzieje. W ogóle dlaczego trzeba było te tarabanty tak często naprawiać? To jest bez sensu. Jakby teraz się trzeba było naprawiać te samochody cały czas, to by no sensu po prostu nie miało. Dobra. Ciup! Co to teraz się tam stało? A tutaj... A okej, dobra! Nie wiedziałem, że tu jest jakiś przycisk. Ale to spoko. Już wiem, jak sobie tutaj jakby co szybę umyć. Pierwszy raz tego użyłem. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Masz coś do kupienia? Greetings! Feel free to look through all coś tam. Tutaj niczego na razie jeszcze nie ma. Dawaj mi ten katalog tutaj. Tyle katalog, dobra. No nieważne, dawaj kolejne. I tu są ogólnie te baki. To, tak to są... Nie, to jest to... Engines fuel tanks. Okej, okay, stock. 11 litrów, 10 litrów. To nie jest aż tam jakieś super drogie. Jednak jest, nie. 13 litrów. 250, skąd ja mam wziąć 250 kasy, ziomek? Patrz ten tutaj, 30 litrów, 330. Wydaje mi się, że my musimy po prostu jechać, zbierać i wrócić się. Jechać, zbierać i wrócić się, to by było najlepsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Water tanks, no tego nie potrzebujemy w sumie. Engines, stock, no 95 mamy, no. Ogólnie też ktoś tam pisał, że najlepiej kupować z tego Carbolit albo HSK. ...440, skąd ja mam na to kasę wziąć, powiedz tymi? Tego nie trzeba kupować, bo to jest wszystko po dychę. Air filters. Dobra, nieważne, cancel, nic nie kupujemy. A extras, upgrades? To bym chciał, no, to bym naprawdę chciał. Roof of wreck. Też 300 kosztuje, to jest wszystko tutaj za duże. To jest wszystko tutaj za duże. O, 40, możemy... Ale nie będę kupował drzwi, bo to nie jest potrzebne, no. Dobra, spierdziela, ja już tutaj nic nie chcę. Jedziemy teraz na Węgry, jedziemy, po prostu jedziemy, jedziemy na nieznane. Najwyżej się po prostu wrócimy i będziemy musieli cały czas... będzie się dało wrócić? Save and quit, dokładnie, później sobie zrobimy ewentualnie save and quit i wrócimy. Nazbieramy sobie rzeczy, save and quit i wracamy, nie? Dobra. Co? Dobra, jedziemy. Ja jadę, ja po prostu jadę. Jadę w nieznane. Możecie sobie zrobić teraz facepalma. Że jadę z takim samochodem, ale sami widzicie, że tutaj po prostu... No nie ma. Nie ma jakichkolwiek możliwości naprawienia sobie tego samochodu. Ogólnie tutaj to jest chyba dziura. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj też jest jakaś dziura. W ogóle ktoś mi chyba zdewastował ten samochód. Bo przecież przyjechał na niemieckich blachach. Jesteśmy w Czechosłowacji. Wjeżdżamy na Węgry. Jest biednie, jest kiepsko. Do dupy. Dobrze, że ten gościu przynajmniej dał mi te 25 marek, to troszeczkę sobie tutaj kasy uzbieraliśmy, nie? Dobra, nie przejeżdżaj na czerwony, musisz tutaj troszeczkę poczekać. Dobra, już się zmienia światło, widzisz? Zmieniło się na zielone. To jest Czechosłowacja, to jest 1990 rok. A już mają czujniki świateł. Dobra, patrzcie, mówiliście, żebym przejechał tego żołnierza. I co się z nim stanie? Nic się z nim nie stało. Ale to już też jest chyba Czech. To nie jest Polak. Bardzo dużo osób pisało, że to jest Polak, ale to nie jest Polak. Ej, jak ja tutaj mam przejechać? Z tej strony czy z tej? Bo tu jest za ciasno jak dla mnie. Dobrze, tutaj jadę? Halo? Ale tu jest ciasno, mega, super, hiper, turbo. Dobra. Papers, please. Gdzie są moje papiery? Tutaj? Trzymaj. Trzymaj, ziomek. Okej, okay, let's see. Okay, everything seems in order. One more thing, you must declare coś tam. You can do this by using the map, coś tam. Gdzie jest ta mapa? Tutaj. O Boże. Dobra, to, patrzcie, jedziemy jednak... Tu są Węgry, to my gdzie my teraz jedziemy? Będziemy jechali przez byłą Jugosławię, bo tutaj ogólnie jest Rumunia. Ja myślę, że my sobie tak tutaj przejedziemy. Tutaj jest Rumunia. Tu jest Rumunia chyba, nie? A tu jest była Jugosławia. Czyli my sobie teraz wjeżdżamy na tereny
albo Słowenii, albo na Serbii. O Boże, patrz, jesteśmy przy granicy i ogólnie tędy się jedzie na Turcję, tutaj. Ale nie, lepiej jechać przez Jugosławię. Dobra, bierzemy to tutaj. Magia Rosjak, Autostrade, coś tam. 1967, dlaczego 1967? O Boże, dobra, mam nadzieję, że tutaj sobie parę rzeczy poznajdujemy. Jedziemy? Jedziemy. Ale już mam mało paliwa. Ale to jest tylko i wyłącznie 280 km. Także powinniśmy dać radę. Damy radę, dobra, załączamy radio. Otwieramy okno, bo jest fajna pogoda. Udało nam się teraz z tą pogodą, ponieważ będzie lekkie zachmurzenie. Ale coś jest nie tak z samochodem, nie? Jedziemy bo to jest chyba ten most, jedziemy troszeczkę pod górkę. Ale ewidentnie jest coś, kurde, nie tak, nie? I ogólnie się kilometry chyba też zacięły. Bardzo wolno idą te kilometry, nie? Mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś skrzyneczka. My w ogóle nic w tej skrzyneczce nie mamy, nie? Ani nie mamy opon zapasowych, nic. Po prostu jedziemy w nieznane. Czy dojedziemy te 280 km? Musicie naprawdę trzymać kciuki, żebyśmy te 280 km dojechali. Bo to nie jest dużo, ale to też nie jest mało. Jeżeli ten samochód jest tak troszeczkę lekko zepsuty. A jeżeli my jesteśmy teraz na Węgrzech i w Czechosłowacji już takie rzeczy się działy, że nie było, wiecie jak, asfaltowej drogi, to ja nie wiem, co tutaj na Węgrzech się będzie działo. To może być maras, nie? Duś, widzisz, już jakieś tutaj dziury się dzieją. Dziury się dzieją, już jakieś tutaj dziury. Rozpierdziel ogólnie, żadnej autostrady, nic. Jedziemy po prostu w nieznane. Jedziemy po prostu w nieznane, nie? Nic się tutaj nie zmieniło. Jesteśmy teraz na Węgrzech i drzewa się ewentualnie zmieniły. Mają znaki? Naprawdę na Węgrzech mają znaki? To przecież w tych czasach jeszcze w Polsce nie było znaków. A oni już tutaj mają znaki, zobaczcie. Jedziemy gdzie? Na... Letenie! Letenie, okej. Muszę zobaczyć sobie później na Google Maps, gdzie jest Letenie. Ogólnie Węgry są małym krajem. Idzie dosyć chyba szybko przejechać. I mają też... Stój, bo ja teraz tutaj wszystko będę zbierał. Jak my tutaj, kurde, nie mamy... Wiecie jak... Czekajcie, muszę awaryjne załączyć. Bo ja słyszę jakiś samochód. Jedzie tutaj samochód, obczaj teraz to, nie? Walnie we mnie. Patrz, co on robi! Ej, ziomek, to jest mój samochód! Udało się! Zatrzymałem samochód, nie? Teraz możemy sprawdzić, czy da się wejść do tego samochodu. Nie da się. Ale te babki bardzo... Co się teraz stało? No dobra, niech ci będzie. A ona w ogóle jedzie jakąś ładą. To jest Łada przecież. Jaka głupia babka, ty. Nic tutaj nie ma, zobaczcie. Boję się tego. Bo ona chyba spowodowała wypadek. Ale ogólnie... Nie da się tutaj niczym rzucić, nie da się tego tutaj nic otworzyć. A szkoda. Bo miałem po prostu nadzieję... A to ja robię te odgłosy. Ja pierdzielę. Jaki bezsens, ty, dobra. Mówiliście też, żebym nie kupował łomu, tylko żebym wypożyczał zawsze ze stacji benzynowej. O, co my tutaj mamy? O Boże, coffee beans. Ale lipa, ty. Ja już się spodziewałem, że tak fajnie będzie, nie? A tu jest lipa. Tu jest po prostu lipa, nie? O, ale scena, nie? Ale scena, jest po prostu scena, dobra. Jedziemy po prostu dalej. Jedzie za mną? Jedzie za mną, jedzie za mną. No co, Tit? No co, Tit? Jedzie kolejny. Patrz, jak oni tutaj jeżdżą. Oni tutaj jeżdżą jak jacyś wariaci. Dlaczego on mnie nie chce tutaj wyprzedzić? Przecież dobrze wiesz... Przecież tu jest dwupasmówka, możesz mnie wyprzedzić, ty... Ufolutku. W ogóle węgierski język jest bardzo dziwny, jeżeli nie mieliście jeszcze do czynienia z Węgrami, ogólnie myśmy się tam jakąś sztamę trzymali, Polaki z tymi, z Węgrami, nie? To możecie sobie posłuchać, jak Węgrzy gadają. Polecam, naprawdę polecam, nie? Bo jest bardzo śmiesznie, jest ciekawie, nie? Dobra, zjadę ci na ten lewy pas, bo ogólnie we Włoszech też tak jest. Jak oni jeżdżą tutaj. 70 km już przejechaliśmy. A jak oni tutaj jeżdżą, jak down? Dlaczego on tutaj jedzie jak down? Bo jest może ślisko, dlatego jedzie jak down. Ej, już jest czarny. Wcześniej był biały ogień, a teraz już jest czarny. I się zaczyna robić kiepsko. Ja nie pamiętam, czy tutaj po drodze jest stacja benzynowa, no. Ogólnie bardzo mi się też podoba, że wam się spodobały moje historie, moje jakieś tam historie Polski, czy tam Niemiec, zwał jak zwał. O Boże, naprawdę, za chwileczkę tutaj wybuchniemy. I bardzo chwalicie w komentarzu, bardzo chwalicie w komentarzu. Spodobało mi się coś takiego. Ale i tak nie mam tutaj skrzyneczki.
I tak nie mam tutaj skrzyneczki. To jest po prostu lipa, nie? Mam nadzieję, że na przykład tutaj będzie skrzyneczka. I ogólnie polecam, tutaj wszyscy tak jeżdżą. I ogólnie polecam wam sprawdzić, jak Węgrzy gadają, naprawdę, jak ufolutki. Jakbyście gadali z ufolutkami. Bardzo śmiesznie. Ale to jest też chyba taki przyjazny naród. I ogólnie myśmy tam jakąś tam sztamę trzymali, ale nie pamiętam, kurde, kiedy, czy to było za czasów I wojny światowej, czy za czasów II wojny światowej, no nie wiem. Rozmarzy się to? Nie. O. Czyli jednak możemy sobie tutaj wytrzeć szyby. Nawet nie wiedziałem. Mam nadzieję, że dojedziemy, kurde, te... Jakoś dziwnie jechałem teraz. 140! Zobaczcie, jak szybko! Może się jednak uda. Jak nie, to pójdę na pieszo. Obiecuję że wam, że pójdę na pieszo. Jest już stacja benzynowa, także nie będzie wcale tak tragicznie. A uda nam się przejechać Węgry. No nie mówię hop, dopóki nie przeskoczę. Jakie downy, nie? Jedzie golfem. Tak jak on smrodzi teraz tutaj. Nawet nasz samochód tak nie smrodzi. Jak jego. Tak jak pojechał. Ogólnie tutaj jest tyle rzeczy do kupienia, że to jest maras. To jest tu jest skrzyneczka, ale ja już tutaj wjadę sobie na stację benzynową, bo ja się boję, że mi się po prostu tutaj nie uda, nie? W ogóle to nie jest autostrada, to jest jakaś droga szybkiego ruchu, nie? Ciekawe, co tutaj będzie pisał po węgiersku. Jak się nazywa ta stacja benzynowa? Bo po niemiecku był Mistöl. Ej, czekaj. Podjedziemy jeszcze troszeczkę kawałek, bo tu jest filar jakiś. O, coś takiego. Po czesku się nazywało... Jak to się tam nazywało? No, że coś tam zepsuty olej, coś takiego. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Oran ad Nivitva. Nie wiem, czy to jest dobrze napisane, czy nie, bo nie znam węgierskiego. Znam tylko Egesegedre. To jest... Co to było? To jest na zdrowie, coś takiego. Aluszta Picza to jest leniwa pis... Da? Dobra, otwieramy tutaj. Czego jed mego szeget? To jest wylisz mi tam z tyłu. No, same takie rzeczy znam. Innych nie znam. Innych po prostu nie znam. Takich rzeczy mnie uczą, nie? W robocie. Także to nie jest moja wina. Nie możecie mnie obwiniać, nie możecie mi teraz puszczać łapki w dół, że mnie, wiecie jak, takich rzeczy uczą, bo to nie jest po prostu moja wina. Ego szegedre. Ege szegedre. Dziękuję. Ja sobie tutaj od razu zatankuję. Bo przecież też już będzie lipa. Ej, nie, jednak się zamyka tutaj furtka. Myślałem, że się tutaj furtka nie będzie zamykać. Dobra, jest fajnie, jest pięknie. Zostaliśmy zatankowani do pełna, a mamy przecież jeszcze cały karnister benzyny w bagażniku. A my za chwileczkę będziemy, kurde, po stronie. O, czekaj, dolałem dobrze? Bo nie patrzyłem nawet. Dobra, optymal. Będziemy po stronie było jugosławskiej. Czyli dzisiejsza Serbia to będzie, tak mi się wydaje. Te drzwi się czasami nie otwierają. Zauważyliście? Że jest problem... Co się teraz stało? Że jest problem z tymi drzwiami? Dobra, wszystko. Oleju mam w sumie dobrze. 0,2 litra zużyliśmy. To jest okej. No tu już jest naprawdę nie okej. Tu już za chwileczkę mi silnik wybuchnie. I mam nadzieję, że da się kupić tutaj... O, kupimy sobie olej, bo to jest też bardzo cenne. O, zapłaciliśmy, okej. Ale jeszcze to tutaj weźmiemy. Co tutaj pisze? Giugesher. A dlaczego wcześniej pisał medicine? Nie ma. To jest... To nie może mieć po prostu miejsca, że tutaj nie ma naprawdę skrzyneczki. Nie ma naprawdę skrzyneczki z narzędziami, no. Po stronie czeskiej była lipa, nie? Znaleźliśmy tylko jedną, ale tu już jest zero. Tu jest tylko i wyłącznie jeden karnister. Mówicie kanister. Ja nie wiem, czy się mówi karnister, czy kanister. Po śląsku się mówi karnister. I już. I to jest po prostu scena, nie? Bo... Stuck engine jest na jeden. Jest po prostu na jeden. Zobaczcie. Jeden. Dwa. I dwa. A ten jest na jeden i się świeci na czerwono. I on nie wytrzyma długo. On po prostu długo nie wytrzyma. Już się tak cieszyłem, że dojedziemy na granicę, nie? Ale już teraz śmiem w to wątpić. Ale scena, nie? Odpal, proszę cię, odpal. Już nie odpali. Nie odpali. I co ja mam teraz zrobić, powiedz mi? Przecież ja się nie będę do Niemiec wracać. Ja się naprawdę nie będę do Niemiec wracać.
Ja potrzebuję skrzyneczkę z narzędziami, ziomek. Ale scena, nie? Naprawdę jest taka lipa. Bo silnik już nie chce zapalić, nie? Rozrusznik. Rozrusznik nie chce chycić. Ale bez sens. Już naprawdę myślałem, że dojedziemy te 280 km. Dlaczego nie dojechaliśmy? To nie ma sensu, naprawdę. To nie ma sensu. My się też nie wzbogacamy jakoś. Bo mamy 93, aż 7 mniej. Nie, jest po prostu scena, on nie odpali. Ja nie wiem, co tutaj trzeba zrobić, żeby on odpalił. Patrz. 1 na 3. Dwa na trzy. No, stock engine po prostu nie chce odpalić się. I to jest scena. Bo ta gra się robi taka, że ja będę musiał po prostu jeździć i wrócić się, żeby posprzedawać parę rzeczy, ale teraz wydaje mi się, że musimy wrócić, kurde, do Niemiec. Bo to inaczej nie damy rady, a my i tak kasy nie mamy, 93. I nic w bagażniku, nic uzbieranego nie mamy, nic. Jaki bezsens, nie? To jest taki bezsens, że ja mam nadzieję, że ja dojdę na pieszo po prostu, ale przecież to będzie trwało i trwało. Dojdziemy na pieszo. Letenie. W sumie nie było aż tak daleko. Jak to może nie być skrzynki z narzędziami? To jest po prostu bezsens, nie? Zanim ja tam dojdę na pieszo, to już będzie trzecia w nocy. Jest 1:44. Save and quit. Ja robię save and quit. Wracamy do Czech. Ja będę musiał kupić jakiś silnik. To wtedy dojedziemy. Save and quit. Accept. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę. Dzięki, że komentujesz. Dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć.